Hej, witajcie, jestem AZM i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Plicking Evolved sezonu 4. No i cóż, lecimy sobie z oficjalnym scenariuszem pod tytułem Ospa Prawdziwa. I tak naprawdę wziąłem sobie w sumie te same geny. Patostaza chyba nie ma większego sensu. W takim razie weźmy może transmisji objawów. Weźmy objawów. Tak mi się wydaje, że to będzie lepszy strzał. Poziom trudności ponownie normalny, Variola Major. I zaczynają w Indonezji. Natomiast co się stało w poprzednim odcinku, że tak źle to poszło, naprawdę nie wiem. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, jak mi wtedy poszło. Wtedy też zresztą czytałem wszystkie informacje o, wiecie, o objawach i tak dalej. To możecie sobie zobaczyć, bo to w sumie wam polecam. Gdzie ja mogłem popełnić błąd? Czekajcie, coś tu się nie zgadza. Droga kropelkowa. Patogen powiela się w wydalonych kropelkach wody. Zwiększa zaraźliwość, zwłaszcza w samolotach. Well. Mi się wydaje, że powinno być tu w statkach, ale okej. Weźmy materiał zakaźny. Może tym razem pójdziemy nie pod Variolę Minor, a pójdziemy po prostu pod, wiecie, mordowanie całego świata i tak dalej. Portowanie całego świata, zarażenie go jak najszybciej, tak jak było to w przypadku na przykład ostatniego nanowirusa i trybu teleportacja, jeśli można to nazwać trybem. Uruchomiono program szczepień przeciwko ospie. Czyli dlatego jest to potrzebne, tak? Co to jest? Czyli później się pojawiają jeszcze jakieś inne szczepionki, wow. To jest pokomplikowane. I zakażenie ogólnoustrojowe. Dobra, zostawmy to. Weźmy owrzodzenie rogówki. A teraz dalej będziemy już mutować tylko te. Tylko rozprzestrzenianie. Przynajmniej na początku. Variola Major zaraża tysiące. Musimy się wydostać z Indonezji. Jak najszybciej. Dobra. Indonezja jest moim zdaniem dobrym krajem startowym. Dużo ludzi, biedna. To znaczy, dobra, biedna nie jest, ale jest ciepła i jest wilgotna i bardzo łatwo można się stąd rozprzestrzenić. A przede wszystkim ma i samoloty, i statki. I dlatego bardzo dobrze działa tu woda. Okej, nie widzę tu ptaszków i to jest dla mnie największy problem. Druga kropelkowa, materiał zakaźny. Co ja powinienem robić? Odporności. W sumie może już na leki? Pierwszą weźmy sobie na leki. O Boże, ej, mam 25% leku. Wow, i nawet nie zauważyłem kiedy. Goddammit. To jest duży problem. Variola Major mutuje nadzwyczajnie. No dobra, ale musimy jak najszybciej zmutować w takim razie większe odporności. Dlaczego tak wolno się rozprzestrzeniam? Ja się nie rozprzestrzeniam. Co się dzieje? Powiedzcie mi czemu. Czemu? Gdzie są jakieś... Wersja szczepionki EJ2. Dlaczego nie ma z tym eventów? Szczepionki na mnie są skuteczne. Dlatego wtedy mi szło tak źle. Czy ja muszę wszystkie szczepionki najpierw pokonać? Eksperymentalne programy szczepień. Tak, ale to powinno wszystko być w pop-upach. Patrzcie, jak teraz idzie. Na tym się zaorałem w poprzednim odcinku. No tak, przecież kurczę, mamy całe zapasy szczepionek z czasów, kiedy ospa prawdziwa panowała na świecie. Mamy bardzo dużą wiedzę o tej chorobie, dlaczego ja nie pomyślałem o tym? Wprowadzili już nową? Wypuszczono szczepionki EJ7. Cholera. Jeszcze nie zatrzymali mojego rozprzestrzeniania się, więc to jest dobre. Odporność spowolni praca nad lekiem. Już bardziej ich nie spowolnię. Muszę wziąć to i teraz będę musiał wziąć przetasowanie. Okej, czyli to jest bardzo fajny typ choroby, ale musimy jeszcze zwalczyć przy okazji szczepionkę i... Nie, za szybko nie zbadali. Koniec.
Okej, dobra, słuchajcie. Odcinek trwał 350 dni, jeśli chodzi tutaj o czas w grze, więc jest zdecydowanie za krótko. Nie będziecie mieli tylu krótkich odcinków tak szybko pod rząd. Lecimy od razu następną grę z osą prawdziwą, lecimy na poziomie normalnym, Variola Major. Nie przynosi mi szczęścia ta nazwa, ale jednak. I tym razem musimy się skupić na początku na dezaktywowaniu tych cholernych szczepionek. Naprawdę nie wiedziałem, że to tak działa, ale to w sumie jest całkowicie logiczne. Na pewno jest też to napisane w samym tym, w informacji o chorobie. Tutaj cały czas wychodzą nowe szczepionki i to jest ogromny problem dla nas. Ale nie ma żadnych pop-upów i myślałem, że nic takiego właśnie tutaj nie zostało wprowadzone. Dobra, to zacznijmy od tego. Ale żeby się też rozprzestrzenić, muszę mieć jak najszybciej wodę. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem. Szczepionka na ospę nieskuteczna, całe szczęście. Dobra. Materiał zakaźny i woda. To zadziała dobrze. Koreańscy strażnicy graniczni planują uderzenie. 50 tysięcy strażników granicznych grozi strajkiem i zakłóca ruch w byłej strefie zdemilitaryzowanej ze względu na słabe perspektywy zatrudnienia. 50 tysięcy strażników granicznych. Dobra. Co? Coś mi mignęło. Wahadłowiec Atlantis sprzedany na aukcji. Okej, okay, dobra. Nieważne. Wracajmy tymczasem na ziemię. I musimy jakoś to rozegrać. Jezus Maria, naprawdę nie wiem. Nie wiem, co tu robić. Czy jest sens już teraz deaktywować szczepionki? Chyba nie. Chyba jednak nie. Od czego możemy zacząć? Może jakieś objawy? Może bym zamienił tą immunosupresję? Nie, zakorzenie ogólnostrojowe na martwicę. Ja te wszystkie, wiecie, objawy mogę zdewoluować, ale naprawdę, tak naprawdę nie chcę. Odporności. Okej, to odporności na leki weźmiemy. Uodpornienie genetyczne i zmutujemy jak najszybciej też odporności, wiecie, z objawów. I musimy śledzić. Musimy śledzić, czy szczepionki się zaczną pojawiać nowe. Te EJ2 i tak dalej. Dobra, zacznijmy może od śpiączki, a następnie weźmiemy jeszcze obrzucenie rogówki. No, prace nad lekiem powoli ruszają, więc trafiłem w czas. Lotniska są zamykane. Dostaniemy się poza kraj, jak tam? Przestałem się rozprzestrzeniać. Czy to oznacza, że są nowe szczepionki? Nie, to po prostu oznacza, że nie jestem przystosowany. Ej, serio, jest źle, bo wymieram. Jak wymieram? Jak mogę wymierać? Czemu? W Wielkiej Brytanii się rozwijam. W USA się rozwijam. Tylko, że w Indonezji bardzo szybko umieram. To jest cały problem. A wygląda na to, że jeszcze nigdzie nie wprowadzili nowej szczepionki. Cała gra będzie się toczyć wokół cholernych szczepionek. Goddammit. 26 kosztuje kolejne uodpornienie genetyczne. Jezus Maria. Skąd ja mam tyle DNA brać? Tutaj chyba Variola Minor nie ma aż takiego sensu. O, i oczywiście ruszyły mi z kopyta badania nad lekiem. Szczerze, potrzebuję więcej i śmiertelności, i zakaźności. Weźmiemy martwicę. Coś tam? Co? Eksperymentalny program szczepień w toku. Wprowadzili szczepionki EJ2? Nie wiem, ale w sumie bym już zmutował to. Albo może poczekać. Weźmy to, pozbądźmy się tego. To jest bardzo fajny objaw. No i co? Weźmy może jeszcze w takim razie to, zobaczymy co jest dalej.
droga kropelkowa, po prostu trójka. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Rozwijam się w Rosji. Botswana. Wszędzie wprowadzają jakieś eksperymentalne szczepionki. Ale one chyba nie działają. Albo działają? Nie wiem, nie jestem odporny chyba na zimno, dlatego się nie rozwijam w Rosji. No nie, jestem. Dziwne. Dobra, pozbądźmy się w takim razie szczepionek EJ2. Pozbądźcie się wszystkich możliwych szczepionek, serio. Chociaż to kosztuje tak dużo DNA. Poczekajmy jeszcze na rozwój wypadków. My aż 42% ten wyleczenia i to jest strasznie złe. Jak mogę jeszcze spowolnić tę pracę? Nie mogę już. Już bardziej nie spowolnię. Jaka część kraju świata jest zarażona? No większa mimo wszystko, ale... Cały czas eksperymentują z tymi szczepionkami. Wymieram na świecie mimo wszystko cały czas. Dobra, my już wystarczająco dużo DNA. Tak, robię to. Na Islandii już mam małe szanse dostać. O! Dobrze, poleciał, popłynął statek. Dobra, Indonezja, panuje anarchia. Udało mi się zjeść dużą część świata już. Wziąłbym niewydolność wielonarządową, ale boję się. Serio się boję. Cholera, no. Muszę. Krzyplucie. Czekajcie. Krzyplucie, plamica. Krwotok wewnętrzny, niewydolność wielonarządowa, okej. Okay. Powolnie pracę nad lekiem, delikatnie. Australia, eksplozja nuklearna niszczy kraj. Kanada, nadal się tu rozwijam. Żadne szczepionki już mi nic nie zrobią. Wydaje mi się, że na całym świecie będę... Fuck! Chryste. Ale już bardziej nie spowolnię pracę nad lekiem, więc teraz jak mnie wyleczą, to koniec. Co się dzieje? Zaraza Variola major umieszczona na liście obserwowanych chorób, już nie wyleczyli. Co się stało? Coś mi się popsuło? Nie wiem, dobra, jestem bliski wytępienia. Po raz kolejny mi się nie udało. Nawet pomimo tego, że mieliśmy tutaj mniej więcej ogarnięte, o co chodzi. A, strasznie szybko to leczenie idzie. Mam wrażenie, że jestem po prostu bardzo podatny na to. Czy ja miałem to do spowolnienia leczenia? No może po prostu jestem zbyt przyzwyczajony z... Musimy wziąć genetyczną imitację, żadnego kreacjonisty. Bierzemy genetyczną imitację następnym razem. Jeśli będę to zaliczał, myślę natomiast, że możecie dosyć dużo wywnioskować z tych odcinków. Ja już naprawdę mam dosyć tego typu choroby i chyba przerzucę się na coś innego. Może na jakiś tryb jednoosobowy. Wiecie, taki konwencjonalny, główna gra. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.